Dzień dobry, dzieci. Tutaj pani Teatrzyk i jej bajeczki z walizeczki. Dzisiaj ostatni raz spotykamy się z Jackiem i Agatką. Kolejnym razem spotkamy się z innymi bohaterami. Ciekawa jestem, kogo chcielibyście poznać i spotkać. Kto mógłby zamieszkać w mojej walizce? Czekam na wasze propozycje. A dzisiaj chciałabym znowu z wami porozmawiać o ekologii, ponieważ już jutro, 22 kwietnia, jest Międzynarodowy, a nawet Światowy Dzień Ziemi. To co? Wszyscy już gotowi? Zobaczymy, co słychać u Jacka i Agatki ten ostatni raz? Usiądźcie sobie wygodnie i zaczynamy! Rosy dwa, rosy dwa, złym wirusem jestem ja. Rosy dwa, złym wirusem jestem ja. Rosy dwa, złym wirusem jestem ja. Zanieczyszczone powietrze. Zanieczyszczona woda, fauna i flora, cała przyroda, ludzie nie dbają o swoją planetę, a ja tutaj jeszcze na śmiece. Wysokie góry, głębokie morza, plastik cały świat wam pożarł. Będę fruwał tu i tam. Będę fruwał tu i tam. Jak na was nakicham, dzieci, a psik! To wszystkie chore będziecie. Będę fruwał tu i tam. O, zdaje się, że ktoś się zbliża. Będę fruwał tu i tam. A co tu się dzieje? Jacusiu, to ty? Wirus w koronie, miło mi. A mi wcale nie, idź sobie. O, nie, 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 nie pójdę. Zostanę tu i jak tylko cię dotknę. O nie, ja dobrze o tym wiem, że trzeba porządnie myć ręce. Nic z tego, niedobry wirusie. Oj, nie myj rączek, proszę. Czy nie wiesz, że ja wody nie znoszę? Oj, wiem, wiem, wiem. I będę myć ręce porządnie w łazience. Oj, frrr. Na pewno znajdę kogoś, kto nie myje rąk i nie dba o higienę. O, wiem, może twój brat, Jacuś. Zostaw Jacusia. Znikaj stąd i nigdy nie wracaj. Przynieś wody? Oj, nie. A może mydła? Oj, nie. A może zdezynfekować cię? O, nie, 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 nie. O, całe szczęście. Poszedł sobie. Oj, co to był za okropny wirus. O, rety, rety, rety. O, nie. Trzeba coś z tym zrobić. Jacusiu! Jacusiu, pomocy! Hej, co się dzieje, Agatko? O, Jacusiu, nawet nie wiesz, co tutaj się przed chwilą działo. No, to co się działo? Opowiadaj. No, przed chwilą był to zły wirus. Wirus? Tak, i powiedział, że cała Ziemia jest brudna. Cała Ziemia jest brudna? No tak, trzeba posprzątać Ziemię. Trzeba dbać o naszą planetę. O tak, dbać o naszą planetę.
Każdy powinien, bo inaczej ziemia marnie zginie. Oj, to prawda. Och, ten zły wirus niestety miał rację. Gdzie się nie rozejrzysz, śmieci leżą dookoła. Oj, tak. No, przecież do sprzątania świat nas woła. No tak, ale Agatko, przecież już o tym mówiliśmy i opowiadaliśmy dzieciom, że trzeba dbać o planetę i segregować śmieci. No tak, ale czy wiesz, jaki jest jutro dzień? Jutro jest środa. No tak, środa, ale jaki jest jutro dzień, jakie jest święto? Święto? To znaczy, że będzie wolny dzień? Nie, nie będzie wolnego dnia. Ale to jest takie święto na całym świecie. Na całym świecie? A wy dzieci, wiecie? Jutro jest Dzień Ziemi. Nie pamiętacie? Dzieci, ale może z nami o Ziemię zadbacie? O, właśnie! Każdy śmieć ma swoje miejsce. Nie na łące i w lesie przecież. O, no właśnie. Każdy się schylić może, kiedy brudno jest na dworze. Właśnie. Wy w domu też możecie zadbać o naturę. Przecież chyba pamiętacie, jak segregować śmieci. No właśnie. Pamiętacie? No jak to? Dzieci, czołem ziomale, tworzywa sztuczne oraz metale trzeba w pojemnik włożyć lub worek oznakowany żółtym kolorem. A jeszcze dodam, nie można chować żadnych kolego tam opakowań po farbach, klejach czy różnych smarach, bo za to grozi niemała kara. Oj, niemała kara, tworzywa sztuczne oraz metale. Tak, czyli plastiki wrzucamy do żółtego. Wszyscy musimy dbać o naturę. A dlatego zawsze makulaturę. O! Oby nie brudną, tłustą i lepką, do kosza z niebieską włóżmy nalepką. Ale gdy ktoś chce wrzucić karton po soku lub po farbie worek, o, to niech się lepiej powstrzyma w porę. O, niech się lepiej powstrzyma w porę. Czyli papier, makulatura do niebieskiego. Tak, właśnie. Jeśli kolorem jednak zielonym wór lub pojemnik jest oznaczony, to wówczas do nich wrzucamy smyki. Szklane butelki! Aha! Oraz słoiki. Słoiki. Ale nie można tu wrzucać doniczek. W tym kontenerze nie pasują też znicze. Gdyż mają one być wrzucane do kosza, gdzie są śmieci zmieszane. Zmieszane. Zapamiętajcie słowa Agatki. Trawę, gałęzie, liście i kwiatki włożyć należy w worek brązowy. Brązowy! O, i już będziemy mieć problem z głowy. I już będziemy mieć problem z głowy. Teraz już potraficie sortować śmieci. Cała ziemia zaraz czystością zaświeci. Patrzcie, jaki świat uroczy. Bocian fruwa. Żaba skoczy. O, w morzu pływa sobie ryba. Można spotkać wieloryba. Dzięcioł stuka w drzewo w lesie. O, to balada w świat się niesie. Tak, tak. Świeże powietrze i czysta woda. Fauna i flora, cała przyroda. Głębokie morza. Wysokie góry. Człowiek jest częścią natury. Ale Agatko, przecież to słowa naszej piosenki. Tak, Jacusiu, masz rację. To co? Zaśpiewamy. Zaśpiewamy, a wy możecie.
możecie śpiewać razem z nami. Gotowi? Świeże powietrze, czysta woda. Fauna i flora, cała przyroda. Głębokie morza, wysokie góry. Człowiek jest szczęścia natury. Jeszcze raz wszyscy razem. Świeże powietrze, czysta woda. Fauna i flora, cała przyroda. Głębokie morza, wysokie góry. Człowiek jest szczęścią natury. Jaki świat uroczy. Pociad fruwa, żaba skoczy. W morzu pływa sobie ryba. Można spotkać wieloryba. Dzięcioł stuka w drzewo w lesie. W świat się niesie. Świeże powietrze, czysta woda. Fauna i flora, cała przyroda. Głębokie morza, wysokie góry. Człowiek jest szczęścią natury. Czysta woda. Fauna i flora, cała przyroda. Głębokie morza, wysokie góry. Człowiek jest szczęścią natury. Pamiętajcie, człowiek jest częścią natury i dlatego o naturę musimy dbać. Ja i ty. Ty i ja. Pamiętajcie, nasza planeta nas potrzebuje. Dokładnie. To co? Może pójdziemy posprzątać śmieci tutaj niedaleko na łące? O, właśnie. Pobiegnijmy tam. Może spotkamy zające. Jacusiu, biegnijmy! Jacuś i Agatka pobiegli już posprzątać na łące. Jak wybierzecie się na spacer do lasu, to pamiętajcie, żeby zabrać swoje śmieci razem ze sobą i nie zostawiajcie ich w lesie. Tam zwierzęta mieszkają, to jest ich dom, a także nasz dom. Nie zaśmiecajmy naszej ziemi. Żegnam się z wami ja, Jacuś, Agatka i... Jeszcze ja! Hej, zarazki i wirusy, nie odrzućcie tej pokusy. Idę w świat! Zły wirus idzie w świat. Pamiętajcie, żeby myć porządnie ręce, a wtedy żaden wirus i żadne bakterie nie będą wam groźne. Żegnam się z wami ja, pani Teatrzyk. Do zobaczenia. Pa, pa.